Polscy seniorzy są wyjątkowymi ludźmi, także dbają o środowisko, zwłaszcza to najbliższe wokół nas i piszemy mnóstwo projektów, w których podejmujemy inicjatywy na rzecz właśnie ochrony środowiska. Czyli kiedy idziemy ćwiczyć, to również zabieramy ze sobą worki na śmieci i sprzątamy to miejsce, w którym jesteśmy, no bo kiedy pójdziemy następnym razem ćwiczyć, to też chcielibyśmy, żeby to miejsce było czyste. Nasze panie pięknie szyją torby ekologiczne, które służą nam wielokrotnie, które można wyprać, wyprasować, one zawsze będą pięknie wyglądały i tym samym nie zaśmiecamy torbami plastikowymi naszego otoczenia. Seniorzy również zbierają nakrętki plastikowe, co pozwala wspierać akcje charytatywne, także przyjemne z pożytecznym i to się sprawdza bardzo często tutaj w Centrum Seniora, bo nasi seniorzy zbierają ogromne ilości tych nakrętek, a potem przekazujemy czy do przedszkola, czy właśnie na jakiś charytatywny cel. Można do nas przynieść baterie, można również przygotować ozdoby na choinkę. Mogą to być rzeczy, które potem służą jako do wystaw wszelkiego rodzaju, bo tak naprawdę powstają piękne obrazy. Z recyklingu mieliśmy postaci festiwalowe przygotowane i to były piękne obrazy, które podziwiać można było w Opolu. I to się dzieje również tutaj w Centrum Seniora. Także pomysłów jest bardzo, bardzo dużo i chodzi o to, żeby też inspirować młodsze pokolenia. Zapraszam wszystkich seniorów, jeżeli będą chcieli wziąć udział w ratowaniu naszego środowiska, to Centrum Seniora jest właściwym miejscem. W Opolu zamieszkuje bardzo duża rzesza ludzi już w wieku senioralnym. Jest nas już prawie 38 tysięcy, więc 1/3 mieszkańców to właśnie my, seniorzy. I my też oczekujemy od ludzi, którzy zajmują się polityką senioralną, żeby coraz więcej nowych propozycji było kierowanych właśnie do seniorów. Wypuszczalnia dla dzieci organizuje sobotni cykl spotkań pod hasłem Sobota z mamą i tatą. Jest to ciekawa historia literacka i dobrana do niej zabawa plastyczna. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami wykorzystują materiały, które poszłyby do kosza, a my dajemy im drugie życie. Jest to m.in. rolka papierowa, pudełko po chusteczkach higienicznych, torby papierowe czy różne kubeczki i słoiki. Przy naszej bibliotece działa punkt wymiany książek, który nazywa się bardzo ładnie Schron dla stron. To właśnie w tym miejscu możecie oddać książki i wziąć nowe. Jest to tak zwana wędrująca książka.
Mucho, fantastycznie, że do nas wpadłaś. Pamiętaj o tym, że kultura też jest bardzo, ale to bardzo ważna. Witam cię bardzo serdecznie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie możesz zobaczyć historię polskich utworów od lat 20. do współczesności. Jak widzisz, jest u nas bardzo, ale to bardzo dużo multimediów, które opowiadają tę fantastyczną historię właśnie za sprawą ekranów dotykowych i tabletów. Życzę ci, żeby ta wycieczka po historii polskiej muzyki była dla ciebie udana. Mam nadzieję, że moja dzisiejsza bzycząca komunikacja była dla ciebie choć trochę irytująca. Bo z odpadami jest bardzo podobnie. Im jest ich więcej, tym bardziej irytują. I obiecuję bzyczeć o tym tak długo, jak tylko się da. Dopóki nie zmienimy swoich nawyków ekologicznych. A w zasadzie to wy ludzie zmieniajcie. No bo my muchy to tam sobie i tak damy radę. No to co? Pa!